Halo, dzień dobry, tu policja. Ja dzwonię w sprawie Golda. Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Nexus, to jest kolejny Daily. Zaczynamy nasz kolejny dzienny odcinek. Jak to kiedyś mówiłem, dzienna dawka Nexosa. Teraz odpowiedź na ostatnie pytanie, które gdzieś tam zadałem na początku Daily. Odnosiło się do tego, który z wymienionych tam nazw, miejsc ogólnie nie pojawia się na Tolbarad. I chodziło o Sentry's Post. Mamy tutaj Ironclad Garrison, mamy tutaj Slugworks i mamy oczywiście Warden's Vigil, więc... No tutaj, kto odpowiedział dobrze, ten odpowiedział dobrze, było tam dosyć sporo złych odpowiedzi, ale dzisiaj mam dla was kolejne pytanie i to jest pytanie z kategorii, zaraz gdzieś tutaj znajdę, villains, czyli bossowie. The Gorlok może zostać znaleziony na jakim kontynencie? Azeroth. Do roboty, zobaczymy, czy ktoś kurde to wie. Kurde, powiem wam szczerze mówiąc, ja bym nie wiedział. Tego bym nie wiedział, gdybym teraz nie sprawdził, więc to myślę, że to może być pytanie dosyć zaawansowane. Ale nic, lećmy dalej. Zobaczmy, czy tam Nomi coś dla nas przygotował w końcu. Ja mu tam narzucałem tych Black Barakut Million, ale on nigdy... Ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, jak ten koleś w ogóle działa kompletnie. Myślałem, że wiem, ale tak naprawdę nie wiem. Swoją drogą muszę założyć hełm, bo nie zakładałem. Wczoraj testowałem sobie, jeżeli chodzi o zmiany. Wybaczcie mi, ale coś gardło mi zaczyna, kurde, tutaj ciorać, że tak to nazwę. Zejdę sobie jeszcze tylko do mojego Class Order Hallu. O, szybko, zanim się zamkną drzwiczki. Wczoraj byłem na razie na mitycznej wersji. Udało nam się zabić scenariusza, tym samym jesteśmy na mityku 6 na 7. W tym tygodniu jeszcze będziemy próbowali zrobić sobie Xaviusa, ale zobaczymy, jak nam wyjdzie. No mam nadzieję, że przed Nightholdem uda nam się wyklirować cały mythic Emerald Nightmare. No i powiem wam, że Assassination jest taki po prostu bezmózgowy. Jeżeli chodzi o Assassination, to jest mega dobry spek do rajdowania. Był wcześniej, teraz jest jeszcze bardziej bezmózgowy, po prostu z paroma zmianami, które są w tym speku. Robiłem taki DPS szok po prostu. Dobra, zobaczmy. Rude Letter. Mamy tu jakiś... Nie miło się czekać, odkażmy sobie. Dobra, mamy tu jeszcze jedno jakieś zadanie. Tu dostałem w ogóle jakiegoś questa, tak swoją drogą. We operate where others cannot. Proszę bardzo, wyślijmy tutaj na tą misję. I tu jeszcze jakaś nam się pojawia. Dobra, zobaczymy sobie. Co to jest? Complete 5 Brawls. O, to będzie dobre. To jest fajny kwestik. To mi się podoba. Jest właśnie nowy kwestik, ale to będę robił dopiero jutro na kolejnym odcineczku, więc mykamy teraz, bo jedną rzecz chcę zrobić. Okej, poszukuję jednego tutaj kwestika. Takie, o Jezu, jak tu mi się kurde mapa przesunęła. To będę chciał sobie zrobić, ale to nieco później. Czy ja tu mam jakiś taki... O, to jest to. Defeat Lil Idan. O, dobra, będziemy musieli... O, czekajcie, co tu się stało? O, tak to jest. Ale zauważyłem, że tu jest jeszcze jakiś taki... taki questik, który da nam rangę drugą naszego Skystep Potion. Który... Zaraz zobaczymy, czy ja mogę w ogóle wykraftować. A, w ogóle zrobimy sobie transmutację dzienną. O Jezu, jakie mam tutaj, kurde, milion w plecakach jakiegoś syfu. Czekajcie, może ten syf ogarniemy sobie najpierw. Pamiętajcie, żeby mieć czyste torby, zawsze jak idziecie na jakieś spotkanie, albo na jakiegoś rajda, czy na cokolwiek. Czyste torby to podstawa, bo nie chcecie, żeby coś, wiecie, źle pachniało w waszej torbie. Dobra, zróbmy sobie Wild Transmutation, a nie mogę, o, Fjarnskagla nie mam. Ja cię, Fjarnskagl trzeba kupić w takim razie. Zrobię sobie Fjarnskaglika, naszego kochanego. Tutaj chyba 10 można kupić, żeby zrobić sobie oczywiście Wild Transmutation, bo tutaj ja na przykład już opracowałem takie rzeczy, że mogę meat to pet, mogę mięso, po prostu zobaczcie, tutaj mamy jakieś, co my tu mamy, jakieś pazury, mamy tutaj jakieś mięso, zęby i tak dalej, i tak dalej, i to mogę przerobić na peta, po prostu sobie taką pulsujące mięsko takie, które przez 7 dni się wykluwa i mogę dostać jakiegoś peta, więc... Ej, czekaj, co ja kupiłem? Kupiłem Fox Flowery, ale ze mnie kurde. Już nie wiem, jak w ogóle wygląda Fjarnskagl. Okej, dobra, zróbmy sobie tutaj. Zobaczymy, czy opracujemy jakąś nową tutaj metodę transmutacji. Nie, dostaliśmy z tego, co tutaj teraz patrzę. O, dostaliśmy trochę kwiatków. O jacie! Ale super! Ale super, dobra, dostaliśmy dobre rzeczy. Dobre rzeczy dostaliśmy. I teraz jeszcze zróbmy sobie albo Blood of Sargeras. Możemy Blood of Sargeras zrobić przez te transmutageny, ale ja wolałbym herbalizmy, które tutaj dostaję z tego. Więc joink, zrobione. Lecimy w świat. Dobra, akurat teraz udajemy się w stronę tutaj.
w stronę tu, gdzie znajduje się Talisra. Akurat u niej muszę to skończyć. Czekajcie, Skystep Potion. O, proszę bardzo. Oddajemy. Ja już sobie skraftowałem tutaj poza wizją szybko te Skystepy. I dostaliśmy tą drugą recepturkę. Ja tak powoli sobie maksuję tą naszą profesję. Im więcej oczywiście mamy, tym lepiej. Ja tych potionów mało używam. Muszę zacząć je w ogóle robić, bo to fajna sprawa jest mieć takie potionki. Dają jakiegoś speeda i tak dalej. Spoko sprawa, naprawdę spoko sprawa. Oczywiście prolongi. O, 166 Blood of Sargeras, kurde, trochę mało mi się zaczyna robić tych prolongów, ale przejdźmy się jeszcze kawałek dalej, bo to jeszcze nie cel naszej podróży. W sumie do zrobienia mam tutaj parę takich questów, tak teraz patrzę. A no właśnie, bo mamy tutaj do zrobienia High Mountain Tribe. Okej, dobra, przelecimy się, bo wierzyć lub nie, pamiętacie jeden z moich pierwszych odcinków daily, tej serii oczywiście? Zacząłem tam robić jedną rzecz, z tym Snowfeather Hatchlingiem, czyli tym moim takim zwierzątkiem, i miałem zrobić 3 world questy pet battle'owe i do teraz jej nie zrobiłem. Zrobiłem co najmniej 5 albo 6 tych questów już, ale za każdym pieprzonym razem albo coś się stało, albo mojego peta nie było i tak dalej, przez co, kurde, robię tego questa do dziś, bo na przykład ostatnio jakiś hordziak zabił w trakcie robienia i mi się zdizmizował pet i ja dokończyłem tą walkę później, tylko że ogarnąłem, że giniesz, to ci się ten pecik malutki desumonuje, czyli nie masz tego pecika, musisz go jeszcze raz przyzwać. I ja mówię, o mój Boziu drogi, więc teraz pilnuję się po prostu na każdym kroku i teraz tu gdzieś powinien być jakiś quest, o, tu chyba jest, o, proszę bardzo, jest! It's Illidan! Wait, what is this? Co to ma być? Gdzieś tu jest Illidan! Okej, przygotujmy sobie drużynę pod to starcie. Uwierzcie mi, jeżeli na przykład naprawdę już nie macie co robić i zaczynacie się mega nudzić, spróbujcie, z całego serca wam polecam spróbować właśnie pograć pet battle. Jak się nudziłem, właśnie zacząłem robić pet battle i się bawiłem naprawdę wyśmienicie. Można powiedzieć, dobra, weźmiemy sobie tutaj tego gościa, bo to jest kompletnie inny typ rozgrywki, jakby fajnie jest zdobywać te pety i gdzieś tam, wiecie, kompozycje robić, ustawiać je i tak dalej, to jest naprawdę fajne. Dobra, to jest, to zadaje obrażenia, to też zadaje obrażenia. Uuu, falling on the enemy, current pet dealing. Okej, to wygląda naprawdę na mocny czar. Choć w sumie ten czar będzie lepszy, bo pewnie on ma jakąś redukcję. Dobra, ustawię sobie drużynę. Spróbujmy zrobić złodziejską taktykę. Dobra, zaczynamy tutaj waleczkę. Proszę bardzo, mamy tutaj Lilidana. It's Lilidan. Zobaczcie, że mój pecik ma 1400 HP, natomiast Lilidan ma 2400, czyli o 1000 więcej ode mnie. Trochę mniej niż 1000. Ja mam tutaj taki czar, nazywa się Exchange Life, który pozwoli mi... O Jezu, co on zrobi tutaj? Zwiększę obrażenia. O, wyrównać poziom mojego zdrowia. O kurde, nie zadałem mu tak dużo obrażeń. To miał wyrównać poziom naszego zdrowia, ej. Okej, dobra. Musimy tutaj przyzwać naszego asa w rękawie. To nie zadziałało tak jak chciałem. Teraz zobaczcie, że puścimy Death and Decay, bo ja teraz zadaję dosyć... O Jezu! Okej, to ja chyba nie żyję. Ojej. Jakim cudem to się stało? No dobra, wydaje mi się, że to może być trudny quest do wykonania. O Jezusie drogi! Co on ze mną robi? Wymień mi się życiem. Boom! O, teraz dostał mocno. Jest! No nie! Uniknął mojego meteora! Jakim pizdziki! Nie! Błagam, nie traf we mnie! No i trafił. No i kurde, super. Ale już wiem, jak go pokonać. Jest, chyba go pokonam. Boom! No nie trafił! No nie! Błagam cię, nie laser! Kurde! Jest! O Boże! Udało się! No nie! I znowu nie miałem peta pierdolonego, kurwo! Ja po prostu któregoś razu nie wytrzymam z tymi durnymi petami. Ten quest jest tak zły, tak durny, że szok. Nienawidzę go po prostu tak mocno. To powinno być na zasadzie, dostajesz questa i musisz skończyć 3 questy po prostu. Zwykłe 3 questy pet battle'owe, bez wyciągania peta, bo widzicie, no znowu, no nie zwróciłem uwagi, no bo gdzieś tam przegrałem jedną walkę, tu zmieniłem drużynę i za każdym razem muszę przyzwać głupiego peta, no. No przez moją nieuwagę, ja wiem. No ale kurwa. Okej, jesteśmy na Witoldzie, ja tutaj jeszcze odbiorę sobie goldzik, zobaczymy, coś może wystawimy.
Od razu powiem dzisiaj, niestety, że prawdopodobnie będzie to bardzo krótkie daily. To będzie chyba jedno z nielicznych takich krótkich daily i może mniej treściwych. Ja was przepraszam, ale przez te głupie pety ja no nie mam czasu, słuchajcie. Ja dzisiaj robiłem chyba z 4, jak nie 5 filmów, żeby przygotować się i tak mówię, a dobra, daily to jest, tam zostawię, to chwila, moment sobie nagram, będzie spoko. O, 3000 golda, reload. Kurde, ktoś tam mnie przywitał, dzień dobry, jeżeli oglądasz ten film, to cię witam. No i niestety z tym czasem tak wyszło, że teraz niestety za bardzo nie mam. Kurde, ja wiecie co jest najgorsze, ja, czekajcie, bo kolega ostatnio do mnie przyszedł, nazywa się Slayprox, powinniście go kojarzyć, i zabrał mi mój gold. I on ten gold nie odesłał, więc ja teraz do niego dzwonię, do Slayproxa i ja dzwonię po mój gold, autentycznie, miał być do dzisiaj na kurde skrzynce pocztowej. Bo ja tutaj już na prokuraturę złożyłem te wszystkie dokumenty i normalnie widzimy się w sądzie, jak z nimi nie odeślesz golda. Halo? Słyszysz mnie czy nie? Nie słyszę cię, powiedz wyraźnie, będzie gold dzisiaj czy nie? To była chyba najdziwniejsza rozmowa, jaką w życiu miałem. Rozłączył się. No ja muszę chyba wysłać mój kartel tutaj normalnie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to daily. Mam nadzieję, że wam się podobało, nawet jeżeli było takie mało treściwe. No mówię, dzisiaj się nie wyrobiłem, bo troszeczkę nadrabiałem roboty, więc zobaczymy się już jutro na takim, myślę, że lepszym daily. No mam nadzieję, że i tak wam się spodoba. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć.